Cześć, ja mam na imię Artur, a to jest podcast Chwila dla Admina. Dzisiejszą chwilę, którą mam, zabiorę, poświęcę na testy. Cholernie ciężki temat dla mnie. I jakby to powiedzieć, jak Maciej do mnie napisał, <noise> że kurczę, fajnie by było pogadać między testerem a adminem i co ty na to, to na początku ugryzłem się w język. <noise> z bardzo prostego powodu. Ja zaczynając po studiach pracę, Chyba jak większość adminów trafiłem do helpdesku i gdzieś przez myśl przeszło mi, żeby przejść na testy. I dość mocno mnie to ciągnęło do momentu, aż zweryfikowałem to z tym, że i tak, i tak będę musiał siedzieć i programować. I to przeważyło szale na nie. Ale. <laughs> Macie się już uśmiecha. Chciałbym przywitać w moim podcastie dzisiaj gościa, który myślę, że ma zupełnie inne podejście co do testów i na pewno wam to przedstawi, a będziemy chcieli to zmierzyć właśnie z adminami i z tą pracą, którą ja wykonuję, którą wy, przynajmniej większość moich słuchaczy też w jakimś stopniu wykonuje. I moim gościem jest Maciej Wyrodek. Cześć Maciej. Cześć. Miło mi tutaj być z Tobą. To odniosę w się sensie do jednej rzeczy, bo ja po części też zaczynałem w helpdesku. Moja pierwsza robota to była pół na pół tester, a pół na pół first line support, ale dla klientów mm -hmm. takich biznesowych, że w pełni akurat część, rzeczy, część doświadczeń <laughs> mamy podobnych, bo ja też miałem w pewnym momencie opcję przejść na admina, że dostałem tą propozycję... Ja nawet dużo siedziałem z adminami w jednym pokoju, więc mi admini są po prostu bardzo bliscy, więc trochę inaczej się w pewnym momencie nasze ścieżki potoczyły, ale podobny punkt wyjścia bym powiedział. To na pewno. No ale ty zostałeś testerem, więc masz na pewno inne zdanie niż ja. i To znaczy, to nie jest tak, że ja mam coś do testerów, albo w jakikolwiek spo sposób uważam, że, że, że lepiej w to nie iść, bo to tak nie jest, ale no, moje ścieżki przez to właśnie, że jest to związane poniekąd z programowaniem, poszły w inną stronę i całe szczęście. <laughs> Krótkie bio, bo e, przeważnie od tego zaczynam e, z gośćmi i macie wyrodek, przesyłając mi swoje bio, e, trochę mnie zaskoczył. I posłuchajcie czym. Cytuję. Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. Tak jest, proszę Państwa. W tym jakże wyjątkowym dniu, w którym słuchacie tego podcastu, padły pierwsze cytaty. A teraz, nie mów skąd on jest, zostawmy to widzom. Niech powiedzą z jakiej to jest książki. Spoko. Zostawimy to słuchaczom. Macie jest przyzwyczajony, bo prowadzi kanał na YouTubie. <noise> Dokładnie. Zobaczymy, czy zgadniecie. Macie jest. Otóż to dajcie znać w komentarzach. Macie jest testerem z 9-letnim doświadczeniem. Spec specjalizuje się w automatyzacji, choć jego pierwszą miłością są dalej testy eksploracyjne. Ciekawe. Bo zapewne nie chodzi o eksplorację jakichś zniszczonych starych budynków. No, możemy o tym porozmawiać za chwilę. Pracował w wielu projektach w Polsce i za granicą. Od czterech lat udziela się aktywnie w community. Prezentując, na wielu, prezentując się na wielu konferencjach i meetupach, a w wolnym czasie prowadzi swój blog pod adresem thebrokentest.com thebro No ale najważniejszy element, poprzez który ja poznałem Macieja, to jest jego kanał na YouTubie. IT Morning, czyli codzienna dawka, w moim przypadku do kawy. Moim herbatę. Przeży przeżyję, że to jest herbatę u Macieja. Mm -hmm. <laughs> Z informacjami ze świadka IT Dość rozbieżne chyba tematy są poruszane, aczkolwiek głównie skupione gdzieś tam na testerach i programowaniu i tym podobne. No, chyba że wspominasz o moim podcaście. Przecię, to jest <laughs> trochę tak, zgodzę się z Tobą. Ogólna idea jest, że chcę trochę walczyć z silosowością u nas, dlatego też tematy przechodzą przez różne działy. Ja to dzielę jako testowanie, deweloperka. Biznes i Jokery. Ty głównie trafiasz albo do, do deweloperki, albo do biznesu. <laughs> Bo przyznam się szczerze, poza tobą chyba wiadro danych to jest jedyny taki kanał czy materiały, które czysto adminowe są mi znane, że tak po prostu. Nie mam aż tyle kontentu, żebym próbował zrobić kategorię pod adminów, chociażbym chciał, że sam się rozglądam w niektóre miejsca, na które idą na SysOpcie, grupie na Facebooku też czasami patrzę, ale jak już tam pójdzie materiał, to już jest po prostu na tyle powyżej mojej głowy, że nawet nie miałbym co o nim powiedzieć, więc tutaj mam trochę ten ból. Ale plan jest, żeby było więcej rzeczy dla adminów. No To jest tak, że nie da się wszystkiego, tak. nie? No? i. Dlatego ja bardzo mocno skupiłem się na tym, co jest moją codzienną działką i mi to odpowiada. Twoją codzienną działką jest testowanie, i tak naprawdę te tematy najbardziej Cię interesują i naj... najbardziej specjalizując się w tym, możesz się wypowiedzieć. Nie? I to jest taki plus. Tak. I przejdźmy do pytań wstępnych, atakujących moich gości. Z jakiego sprzętu korzystasz na co dzień, Macieju, w swojej pracy? A więc tak, e, zacznijmy od prywatnie. E, prywatnie mój podcast nagrywam na, na Towerze, w którym w środku jest e, AMD, kurczę, nie pamiętam, e, Razen 3950 chyba. Musiał sprawdzić, nie pamiętam numerów. E, GeForce 10 2080 i tam parę innych takich pierdół, że... Po prostu w sierpniu odmówił mi komputer i po prostu zaktualizowałem go na wszystko, co było wtedy najlepsze. Oczywiście, chwilę później wyszedł <laughs> GeForce 380, tylko to połowę tego, ale parametry podobne, nawet lepsze. Chociaż. Ale GeForce masz 2080, 2080, czy 2080 Ti. 2080 Ti tam z chłodzeniem wodnym jakieś podkręcone. Um, okay. że po prostu mi też tak pięknie świeci tutaj, ale to, że zainwestowałem nie żałuję, bo patrząc po tym, że ludzie, którzy dalej e, czekają na tego 380, jeszcze się nie doczekali, to wiesz mm -hmm. on mi już służy mi ładnych parę miesięcy i dobrze działa, że to jest komputer, na którym więcej czasu spędzam mam MacBooka, którego czasami wykorzystuję w jakichś projektach na, jak robię dla innych klientów e, a mm. także w podróży bo uwielbiam jego baterię. Jezus Maria e, jechałem kiedyś pociągiem do Kaszelina prowadzić szkolenie bez ładowania przetrwał mi całą podróż, a ostro jechałem w rajderze, programując. Mm -hmm. Więc. Co prawda, to jest ten rocznik, który ma problem z klawiaturą, ale jeszcze nie musiałem jej naprawiać, więc jestem zadowolony. O, to mamy ten sam problem. Tak. I w pracy. W pracy niestety mam zakałę światło laptopów, czyli mam Dela. U. Ale no, przynajmniej ten ma w porównaniu jak na Dela stosunkowo dobrą baterię. To jest bardzo dobry sprzęt. Lepszy niż te beznadziejne MacBooki. Yy, powiem ci tak, może dlatego, że ja pracowałem dla Dela przez 7 miesięcy i to było <laughs> najgorsze 7 miesięcy mojego <laughs> życia. Yy, okay. Mam bardzo duży stopień yy, no, nienawiści do ich sprzętu, okay. ale też to jest pierwszy Dell, który faktycznie bateria trzyma, bo większość z nich to, kurczę, godzinę na baterii, góra półtora mhm. i... A okay. jednak bateria jest dla mnie dość ważna w przenośnym komputerze, więc nie, no zdecydowanie wiadomo. Bez tak, tak. No i gdzieś tam się jeszcze przewija od czasu do czasu yy, druga stacjonarka, którą jeszcze nie zdecydowałem czy zrobię z niej serwer, czy będę sprzedawał. Bo po prostu jak ten aktualizowałem, to później tamto udało mi się trochę naprawić. Ale staję w boku na razie. <laughs> um. No to ciekawe wyposażenie. I mikrofon Blue Yeti. Tak, mikrofon projekcji, jakaś kamerka tutaj do nagrywania, że sprzęt dość porządny. Super. Mam też tego MacBooka, który ma psującą się klawiaturę, to znaczy w ogóle mnie ostatnio wkurzają MacBooki i chyba go w końcu wyrzucę. To znaczy nie wyrzucę, oddam go po prostu do pracy, powiem, że już nie chcę. O, a Dale... co się dzieje z nim? Wiesz co, ostatnimi czasy to było... Żeby teraz nie skłamać z miesiąc temu sytuację taką, że musiałem wyczyścić go do zera co totalnie cały dysk, bo e, nawet z przeglądarką wow. miał problem, żeby wow. ją uruchomić. Pomijając to, że czasami potrzebowałem uruchomić kilka wirtu wirtualek naraz, to to, to to w ogóle nie było szansy z tym. No, ja się później to wstrzymuję z aktualizacją, bo jak słyszę, że ten najnowszy miał problemy z Dockerem, um, ten A OS to mm -hmm. MacOS, to też tak, eee, ja zresztą staram się aktualizować jak najpóźniej tylko się da, bo nigdy nie wierzę, że nic się nie zepsuje. Otóż to. Um. No dobrze, to panie kolego, a czy ten wybór z tymi sprzętami był podyktowany osobistymi pobudkami, czy jednak gdzieś tam miałeś podpowiedzi z, nie wiem, z firmy, czy od kolegów, że ej, zainwestuj jednak w to, a nie w tamto? Tak i nie. W sensie ja kiedyś dawno temu miałem iPhone'a w pracy jako służbowy, i jak wcześniej byłem bardzo wielkim przeciwnikiem jabłek, to zacząłem się przekonywać do jabłek wtedy i tak z czasem pojawił się u mnie ten iPhone prywatny, iPad no i później gdzieś w pewnym momencie jak aktualizowałem sprzęt, bo po powrocie do Polski wiedziałem, że będę robił dużo szkoleń i chciałem coś, co będzie lekkiego z mocną baterią i to były główne dwa powody które kierowały wyborem no i po prostu pobawiłem się parę makami. Stwierdziłem, mhm. że nigdy na tym nie pracowałem, to zrobię eksperyment i kupię sobie maka. Czy eksperyment udany? Powiem szczerze, że cieszę się, że kupiłem Maca i się nim pobawiłem. Czy będę kupował następnego maka? Raczej nie, bo przyznam się, że dla mnie ta cena jest trochę za wysoka względem tego, co oferuję. Mhm. Póki ten mi służy, tak długo będzie mi służył. Wspomniałem na początku, że jesteś testerem. Nie testujesz automatów do kawy. Nie testujesz nowych kart graficznych, bo tak to byś miał już 3090 u siebie z GeForce'a, więc czym się zajmujesz na co dzień? Yy, ogólnie teraz jestem tech leadem w firmie, co się nazywa Test Army i po części moją odpowiedzialnością jest układanie ścieżek kariery, pomoc w rozwoju testerów i wejściu, przejściu z testowania, nazwijmy to w tytuł manualnego, może nie lubię tego słowa. Na automatyzację. No i oczywiście po części dalej pracuję w projektach, dalej klepię kod. Tutaj jeszcze więcej mi się robi takie prace, nazwijmy to konsultacyjnej, że mhm. częściej to robię jakieś proof of concept, czy idę da warsztaty, żeby klientowi pomóc tworzyć strategię, jak podejść do jakości u niego w projekcie. Mhm. I dużo jest wtedy dyskusji i z deweloperami i z rolami, które odpowiadają za właśnie różnego typu aktywności, także po stronie serwerów i administracyjno operacyjna Okej, okay. czyli ta działka testerska to tak naprawdę trochę naciągana. że się coraz mniej jest, że w tej chwili bym powiedział pół na pół, że to dalej jest quality, ale już mm -hmm. takiego tester-tester jest u mnie tego coraz mniej. Tak hmm. samo jak hmm. Marcin u ciebie był, Marcin Sikorski, to wiesz, to nasz spec od IoT w teorii też jest testerem. No w teorii jest testerem, tak, słusznie. Sam wspomniał o tym, że. Tak. Że jest testerem. Tak. No dobrze, to jeżeli wiemy, że nie testujesz automatów do kawy i nie testujesz najnowszych iPhone'ów, więc wspomnij, proszę Cię, kim jest w ogóle tester i czy aby na pewno nie jest to programista, tylko trochę inszy. Czy się. Z testerem jest ten problem, że na środowisko testowe, testerskie ma problem określić, kim jest tester. Jest, Ja się śmieję, że jak masz dwóch testerów, to masz pięć definicji testera. I dwa takie najbardziej podstawowe można powiedzieć, że tester jest osobą, która odpowiada za testowanie aplikacji. To jest takie spojrzenie bardziej stare, waterfallowe w projektach właśnie takiej starszej generacji, gdzie jest faza developmentu, faza testowania. To wtedy jest ten podział. W wypadku. Teamów, zespołów zwinnych, gdzie zwłaszcza tych takich, które bardziej są dojrzałe i testowanie jest bardziej traktowana jako funkcja, którą trzeba wykonać, a nie jako rola, to tam tester bardziej pełni rolę takiej osoby, która, no jest tą osobą, która przynosi tą ekspertyzę testerską. Niekoniecznie mhm. znać się, że on będzie musiał wszystko sam testować. Naj Dalej w pewnym sensie najprościej powiedzieć, że tester jest ten gościu, który jak ktoś naklepie kod, czy ktoś tam pewne rzeczy zrobi, to on będzie to sprawdzał, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, zanim to wszystko pójdzie do klienta i klient zaś nie ma ludzi, że mu coś nie działa. Okej. Okay. No to takie faktycznie upro uproszczone ta definicja. A, a jakbyś miał ją bardziej skomplikować, a propos tego właśnie, czy, czy oby na pewno nie jest to programista, który po prostu, nie wiem, przeklepuje kod na nowo. Może nie na nowo, ale w sensie takim, że klepie ten kod, tylko po to, żeby znaleźć jakieś bugi innego kolegi programisty. Okej, okay, tutaj musimy trochę wejść sobie jeszcze kwestie, jakie są rodzaje testowania, tak trochę, bo mhm. jest testowanie, które on... Użyłem określenia manualne. Nie lubię tego określenia, bardziej wolę ludzkie, ale po angielsku human testing brzmi lepiej niż po polsku ludzkie testowanie. <grymne> no tak. I to jest właśnie, nazwijmy to w pewnym sensie organoleptyczne, czyli po prostu człowiek już siada do zbudowanej aplikacji, jeśli mamy podejście mhm. czarno-skrzynkowe, i, czyli gdzie nie wiem, co jest w środku, i po prostu klika, patrzy, czy rzeczy są zgodne z historiami, to jest takie rzeczy. sprawdza, czy to działa tak jak należy, a później zaczyna patrzeć, myśleć jak użytkownik, czyli co użytkownik może wymyśleć, żeby doprowadzić system do jakiegoś stanu, który nie przewidzieliśmy. No bo nie ukrywajmy, systemy są skomplikowane i nieważne, ile będziemy siedzieć na planowaniu tego, jak przyjdzie, co do czego, nie przewidzimy wszystkich kombinacji i na żywym organizmie wiele rzeczy wychodzi. I okay. to jest taka ta część manualna. To trwa długo, to trwa bardzo długo. Jak nasz system z latami będzie się rozwijał, będzie coraz mniej czasu na robienie tego, no bo każda nowa rzecz może zapsuć także stare rzeczy. To się nazywa testy regresyjne. I tutaj mhm. sprowadzamy się do tego, że pojawia się drugi rodzaj testera, czy podrodzaj testera, czy odpowiedzialność automatyzacja. I tutaj w wypadku automatyzacji to no czasami to się nazywa developer testów, czasami test automation engineer, jest tam jeszcze software developer i test. I to jest jest taki bardziej programista, automatu. Czyli ta osoba, która bardziej programuje te testy programuje, po prostu pisze kod, który samodzielnie testuje aplikację na bazie właśnie założeń, które przyjęliśmy. I w tym wypadku to jest już kwestia bardziej programista. Dyskusyjne tutaj jest trochę z której strony przychodzi, bo jeśli przechodzi od strony testowania, najczęściej będzie miał, najczęściej, bo są wyjątki, e, będzie miał słabszą wiedzę programistyczną, co będzie miał więcej problemów z jakością kodu, żeby ten kod był utrzymywalny, dobrze działał, ale będzie miał mniej problemów z wymyśleniem, co przetestować i jak przetestować. Jeśli idziemy z tej strony z dewelopera, to tu jest bardzo często problem w drugą stronę, że deweloper może, nie, może wiedzieć, jak to napisać, ale może nie mieć pomysłu, co przetestować. Co ja nieraz widziałem, na przykład jak robiłem review unit testów, że e, ale to, 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 to jeszcze przypadki może myśleć. A skąd to możemy myśleć? Eh, kurde, lata praktyki. I się okazuje, że połowa z tych przypadków coś faktycznie znalazła. E, że tester automatyzujący to jest w dużej mierze tak, taki ja się, to się śmieję, jak jestem dowcip e, o śwince morskiej, że to ani świnka, ani morska, że to jest właśnie coś takiego pomiędzy testerem a programistą. Więc to jest wszystko spektrum. To wszystko jest po prostu, to nie jest zero-jedynkowe, tylko mamy duże spektrum różnych tych ról. Znaczy, może nie powinienem w ogóle wypowiadać na ten temat, bo nie pracowałem nigdy jako tester, ale zawsze miałem to wrażenie i ten kierunek tego, że, że jednak jest to programowanie i w pewnym sensie się tym programistą. I dla mnie to, mimo że lubię programować roboty na przykład, i, i lubię z synem usiąść, żeby poprogramować w C do Arduino, to samo programowanie już aplikacji e, mnie tak nie bawi. Męczyłem się. Może złe słowo. W liceum bawiłem się w tworzenie stron internetowych. Wtedy to były czasy, kiedy się śmiali, że e, jestem programistą PHP. <laughs> to najkrótszy żart świata, nie? Ale, ale i tak, i tak nadal mnie to nie wciągnęło na tyle, żeby pobawić się tym programowaniem. I, no i teraz e, trochę nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, czy. Na początku muszę zadeklarować, w jakim kierunku chcę testera pójść, albo jest jakaś ścieżka, od której warto zacząć, żeby być testerem? Czy jednak tym human tester, czy, czy jednak automaty, automatyczne testowanie? Że w podkaście z panią Barbarą, że ja bym zaczął od tego, że jest to temat techniczny, że, trzeba, że warto mhm. jest mieć tą podstawę technologii, rozumieć, jak komputer działa, jak komputer w cudzysłowie myśli. Okay. Właśnie zrobiłem e, tak zwane cudzysłowia palcami i wiem, że widzowie tego nie widzą. <grystanie> słuchacze nie widzą spokojnie. Tak, słuchacze tego nie widzą. E, więc. Są ludzie, którzy przychodzą z kompletnie różnych dziedzin. Są ludzie, co przychodzą hmm. do testowania po prostu z łapanki. Ja to się czasami śmieję, że po prostu jest to dużo popularnych kursów. Zostałem testerem w tydzień. Kiedyś było z tym trochę łatwiej i. Ja bym to nie zaznaczał. To nie jest tak, że musisz przejść jakąś konkretną ścieżkę, by zostać testerem. Ja bym zaczął od tego, żeby się dowiedzieć, czym w ogóle jest testowanie, czym jest na przykład praca admina, czym jest praca dewelopera, zanim podejmiesz się tej ścieżki. Bo nawet w ramach IT jest duża swoboda przełożenia między rolami, jeśli czujesz taką potrzebę. Może to nie być z dnia na dzień, ale da radę to zrobić, jeśli się dość mocno uprzesz. Trochę tym pytaniem dążyłem do tego, że. Testowanie, tak, jak wspomniałeś, tych manualne, jednak mm -hmm. różni się od tego automatycznego, nie? I, tak. I czy w związku z tym ta praca, którą, która wiąże się z testerem, y, może być, na, nie wiem, kurczę, jak to ująć, żeby, żeby dobrze mm -hmm. wyszło, co myślę? W sensie takim, czy mogę wystartować od tego, że pójdę i będę testował gotowe aplikacje? Tak. Czy to jednak nie jest ta rola testera, że to jest, nie wiem jakaś zabawa, że tak, tak to w ogóle nie wygląda. W sensie testowanie gotowej aplikacji, w sensie, że już jest coś wydane i tak dalej, często mija się z celem, bo bardzo dużo jest tam bugów na zasadzie takich known shipable, czyli bugi są znane, ale koszt naprawy mhm. za wysoki, czy po prostu było trzeba zrealizować wcześniej. Ale okay. ja często osobom, które chcą mieć testowanie, mówię, że znajdźcie sobie jakiś projekt open source'owy, zobacz jak go siebie, zbudować go u siebie na maszynie i potestuj to, wystaw u nich na GitHubie, czy tam, gdzie mają dostępny jakiś issue tracker, parę bugów, i nawet mhm. zrób sobie z tego portfolio, które dopniesz do swojego CV, żeby przynajmniej się w części wyróżniało. Więc tak, to jest taka opcja. Co prawda, no, fakt, że umie się testować, to jest jedno. Trzeba jeszcze rozumieć, no, pracę w zespole w IT, że no, mhm. wiadomo, no. jak wygląda po prostu to IT od środka, żeby to też rozumieć. Ale to Jeszcze. także jest, tyczy się tak samo adminów i tak samo tyczy się deweloperów. Mhm. Spoko. To teraz y, przechodząc do mojej działki w końcu, bo to mhm. jednak ciekawsze niż testowanie. <laughs> na tak pewno. Jest... <laughs> Czy według ciebie w pracy Admina, bo miałeś do czynienia zawodowo jako admin, y, z tego co gdzieś tam już pisaliśmy w kuluarach, w, umawiając się na rozmowę, y, masz wokół siebie adminów. Czy istnieje w ogóle potrzeba robienia testów? Jak najbardziej. Z prostego sprawy. Piszecie dużo, dużo skryptów. Spora część tego, co robicie, jest jakoś oskryptowane. Ja tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało, że mam jakieś pretensje do adminów, ale ja mogę podać spokojnie ładnych parę przykładów, gdzie admin nie przewidział jakiegoś scenariusza w skrypcie. Nikt nigdy tego nie sprawdził i później się nagle okazuje, że jest wigilia i po prostu serwer nie stał, bo jakiś wydarzył się wyjątek nieobsłużony w kodzie i po prostu nikt nigdy na to nawet nie spojrzał. Bardzo często jest to pomijane. Tak samo teraz w erze DevOpsa tutaj jest coraz więcej oskryptowania do tworzenia całej tej infrastruktury i tak dalej. I te rzeczy, mamy coraz większe te maszyny Goldberga, że coraz więcej rzeczy się rozmawia i tak naprawdę ja to nazywam um, creator pride, czyli duma e, twórcy, że jest ciężko nam pewne rzeczy samemu przetestować, jeśli w ogóle nie myśleliśmy o tym, jak się rzeczy testuje. Jest takie fajne zadanie, które nie wiem, czy bym, jak coś możemy zrobić, bo to jest szybka zagadka, dwie minuty Dawaj. powinniśmy być w stanie zrobić i wyjdzie. Się boję. Um, to, jest, to jest badanie przeprowadzone w latach chyba 40 psychologicznych. I okazuje się, że mniej więcej 20% osób dorosłych jest w stanie zgadnąć. Więc jeśli nie wyjdzie, ci to się nie bój. Masz <grym> zestaw liczb: 2, 4, 6. I to jest po prostu jeden zestaw liczb. I tym musisz mi teraz zadawać inne zestawy, trzy, zestawy trzech liczb, na przykład 1, 5, 9. I ja musicie odpowiedzieć tak, jeśli on spełnia zasadę, którą mam w głowie, nie, jeśli jej nie spełnia. I Możesz mi zadać ile rzeczy chcesz. Żeby dojść do tego, jaka jest zasada, jaka zasada rządzi tym y, liczbami, które spełniają, które nie. Okej. Okay. <laughs> Czyli zestaw to było 2, 4, 6. Tak, to jest pierwszy zestaw, on spełnia zasada. Mm -hmm. e, 8, 10, 12. 8, 10, 12. Tak spełnia. Okej. Okay. 20, 22, 24. Tak spełnia. A, zacząłem się. 40, 42, 44. 40, 42, 44. Tak, spełnia. 36, 38, 40. Tak, spełnia. No, czyli algorytm jest taki, że zwiększa o 2. Nie. I właśnie <noise> pokazałeś... To, co zrobiłeś, to jest właśnie... To się nazywa, jeśli chodzi o... Jak to się nazywa? Bias. Nie pamiętam nic po polsku, wybacz. To jest po prostu... To się nazywa Pozytyw Bias. I to jest coś, co zwłaszcza okay. przy testowaniu trzeba o siebie w pewnym sensie zwalczyć, jak i chcesz testować to, co sam zrobiłeś. Bo my, jako ludzie, mamy naturalną tendencję zafiksować się na potwierdzeniu naszej teorii. Czyli to by w głowie się pojawiła teoria 2, 4, 6, że jest plus 2. I ją postanowiłeś sprawdzić. I po prostu brałeś same liczby, które sprawdzają tą teorię. Ani razu nie wzięłeś przypadku, który by miał dać nie w wypadku twojej teorii. Czyli, Byłbyś plus 2, czyli na przykład, było 1, 2, 3, według Twojej teorii byłoby nie. Ja bym odpowiedział tak. I właśnie to jest taka rzecz, która. Bo zasada była: e, liczby naturalne e, w kolejności rosnącej. <grym> Okej. Okay. I widzisz, po prostu zobaczyłeś jakąś zasadę, sprawdziłeś, czy ona działa, ale nie sprawdziłeś sytuacji, gdzie ona nie powinna działać. Mm -hmm. I to jest bardzo często ta sytuacja, co się dzieje u programistów i u adminów. Gdy piszę jakiś kod, coś zrobią. No bo ty to stworzyłeś. Ty wiesz, że to działa. Zrobiłeś? Mhm. Zadziałało? Zadziałało? I jest cięż, często brak tego zaparcia, żeby spojrzeć te negatywne scenariusze. To nie jest tak, że nie chce mi się. Po prostu często nam to nie przyjdzie do głowy. I trzeba z tym walczyć. No tak. Ja sam piszę dużo kodu. Ja mam spore problemy, żeby sam się zmotywować, żeby sprawdzić mój kod. W te scenariusze negatywne, no bo kurczę, napisałem to i wiem, że to nie powinno dzia no działać w ten sposób, a później jest: o, o, coś się stało. Że tak, właśnie dlatego widzę tutaj miejsce dla przestrzeni testerskiej. Niekoniecznie musi być to tester, ale na właśnie spojrzenie inne, które no, przetestuje to, co było zrobione, żeby po prostu była ta druga para oczu. Tak samo jak code reviews, to jest ta druga para mm. oczu i to też podnosi wy wyraźnie jakość. No ale to w takiej sytuacji sam admin nie powinien być testerem swoich skryptów. Czy mimo wszystko powinien też testować? Ja jestem w zdania, że czym szybciej przetestujesz, czy jeśli sam przetestujesz, to jest ok, ale też warto tutaj po prostu, o co mi chodzi, gadać o tym testowaniu, żebyście, żebyśmy wszyscy mieli tą wiedzę. Chociażby podstawowe rzeczy. Alan Page, który pracuje w Unity, on odpowiada za cały dział developmentu, odpowiada, że jego programiści robią wszystkie rodzaje testów, jakie znają. I tutaj Takie. właśnie też chodzi o to, żeby z czasem sobie zbudować trochę tej wiedzy, nie mówię, że deweloper czy tam admin musi zostać testerem, ale zbudować sobie tyle tej wiedzy testerskiej, żeby przyspieszyć swoją pracę, bo to przyznajmy się szczerze, jak jesteś w to, Cugu, sprawdzenie uh -huh. tego zajmie ci chwilę, a później wracać do tego Jezus, co ja tu napisałem, co to był za kod? <laughs> jak ja skonfigurowałem ten serwer? No zapisałem sobie notatki, ale czegoś mi tu brakuje. To znaczy ryzykowne by było podejście Admina, który próbuje konfigurować pierwszy serwer yy, nie bazując na poprzednich konfiguracjach. Tak, tak. Bo to by było dość hardkorowe w jego przypadku, zwłaszcza nie będąc pewny, czy na pewno wszystko zadziała, ale, ale masz rację, w faktycznie powinna być taka. W sensie, to był taki bardzo ekstremalny przykład, bo wszyscy wiemy, że jesteśmy profesjonalistami i raczej takich rzeczy się nie robi. Chyba, że jest za 5-12, a jak tego nie zrobimy, to klient nasz po prostu. No właśnie. A to wiesz, grunt, żeby przez pierwsze 10 minut działało, a potem... A, a później fajland. <laughs> później fajland i zgłoszenia tylko są do tak. zrealizowania. Tak. Biznes skręci biznes, nie? Tak. E a w jaki sposób można to przełożyć na jakość testów? Bo ostatnio, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu trafiłem na temat jakości u Oli... Oli, Oli... Kunsz? Kunsz. No właśnie, Prze chyba przyłączyłem um... nazwisko. Też, też przynajmniej szczerze nie pamiętam. Ola głównie gada o unit testach, czyli o tym, co robi mhm. deweloperzy. I jakość testów to, przynajmniej się szczerze, bo tak jak z wszystkim, jest wiele podejść do testowania, wiele podejść do myślenia o tym. I w wypadku unit testów trzeba dużo dyskutować też, co opłaca się testować unitami, jak te unity napisać, co z nich uwzględnić. I w zależności od tych decyzji, jakie podejmiemy, no napiszemy więcej, mniej testów, będą w lepszym stanie i przynosili wartość. Bo ja przy automatyzacji takiego wysokiego poziomu, zwłaszcza w dużych projektach, widziałem setki testów, które nic nie robiły. Albo powielały rzeczy, które już były zrobione, albo nie mm -hmm. przynosiły kompletnie nowej wartości. Więc no, jakość okay. tych testów była zerowa, były tylko kosztem, ale po prostu nikt nigdy nie spojrzał na nich poprawnie, żeby je przemyśleć inaczej zrobić. A jeśli chodzi o jakość oprogramowania, to jest tak naprawdę głównie fast feedback, czyli dostajemy szybciej informacje, co jest nie tak, i w zależności od rodzaju testów, jest taki fajny diagram, który przedstawia rodzaj testów, a jego zasięg. Czyli unit test pokaże Ci praktycznie, co do linijki, co się zepsuło, w którym miejscu jest błąd. I test integracyjny no już nie pokaże Ci do linijki, on pokaże Ci jakiś moduł. Test end-to-endowy, czy tam nieważne, czy będzie zautomatyzowany, czy ręczny. Powie ci, jaki jest błąd, ale później, niż co się wydarzyło, potem musisz debagować. Później wchodzimy już w rolę taką bardziej obsową, mamy te całe observability, czyli mamy różne informacje w logach, nie w logach, że coś poszło mhm. nie tak. I tutaj już często sytuacja taka, że nawet nie wiemy, jak tą sytuację odtworzyć. Mamy jakieś dane i na bazie naszych logów możemy zrekonstruować, co się wydarzyło i spróbować sytuację odtworzyć, jeśli mamy jakiś problem. I to jest właśnie ta rzecz, że w zależności od rodzaju testów mamy odpowiedni feedback odpowiednio szybko, dzięki temu możemy zareagować. Bo testy bezpośrednio same na jakość się nie przeprowadzają, no bo co ci, co zrobisz, że masz czerwony test? Jak go zakomentujesz i nie naprawisz błędu, no to jakość oprogramowania się nie zmieni. I później mamy takiego Windowsa, który no non-stop jest po prostu po updateach z setki przygód. No niby tak, niby tak, ale, jakby to powiedzieć politycznie, poprawnie, czy poprawnie politycznie. Ostatnimi czasy coraz bardziej mimo wszystko przekonuje się na Windowsy. Ja jestem głównie użytkownikiem Windowsa, ale odkładam update'y, jak długo mogę, bo praktycznie po każdym mam coś, co mi nie działa. Szczytem szczytów było, jak po updatecie Windowsa przestał mi działać Visual Studio. Nie no to tak, to, to wiesz. To... Chyba większość adminów, albo może nie wszyscy, ale większość adminów na pewno już nauczyła się tego, że nie, aktu nie wprowadzam aktualizacji Windowsa, dopóki nie wyjdzie do nich pierwsza poprawka. Bo, bo to nie warto, tak jak powiedziałeś. Na pewno coś się zepsuje, a, a, coś się naprawi. A później przychodzi zespół Security i zaczyna marudzić, że mamy wdrać te poprawki, bo jak nie stracimy ISO, któreś tam, które wymaga wszystkich systemów na najnowszych ładkach. Tak, zdecydowanie. Ale na to też zawsze jest odpowiedź, bo w, nigdzie w dokumentacji nie jest określone, w jakim momencie powinna być wdrożona aktualizacja, o ile odgórnie nasze wewnętrzne regulaminy IT nie wskazują na to, nie? że my nie no. stosujemy update'ów zaraz po wypuszczeniu, tylko na przykład po pierwszych poprawkach. I to warto mieć gdzieś tam na, na uwadze. O, to, kurde, to jest genialny pomysł. Jak, ben, jak będę gdzieś pracował znowu przy tych ISO, to będzie trzeba dopisać to do naszego regulaminu. <laughs> Zakosza to. Proszę bardzo. No to jest coś co, co warto mieć, no bo tak jak powiedziałeś, Windows ma to do siebie, że jedno naprawi drugie zepsuje. Ja jestem użytkownikiem też macOS-ów, jestem użytkownikiem Linuxów i no i mimo wszystko mimo wszystko jednak dochodzę do wniosku, że wolę wolę Windowsa, zwłaszcza, że w tej chwili Windows Server a Windows 10 to jest ta sama łatka wizualna, te same y, konfiguracje. Poza tym, że Windows Server do czego innego służy i inaczej trochę ten... Oj, tam też da się grać. Ja pewnie da się da grać. Nawet czasami lepiej na serwerze się pogra niż na komputerze. <laughs> Cała otoczka z adminami jest o tyle skomplikowana, że no powiedzmy sobie szczerze, nie znam admina, a trochę ich znam, którzy dawaliby swoje skrypty czy, czy konfiguracje serwerów testerom. Mhm. żeby im to przetestowali. Jeżeli już, to wrzucają po prostu na produkcję i jedynymi testerami są już szkodnicy, którzy no, nawet jeżeli to będzie idealnie działać, to i tak zawsze coś wynajdą albo zepsują. No ale to już jest niestety problem między krzesłem a klawiaturą i mhm. tego czynnika ludzkiego nie, wy, nie wytniemy. Ale jak, jak wyglądają takie relacje? Bo masz większe doświadczenie w tym między testerami a adminami. Siem. Tutaj jest bardzo zależy od nazwijmy to typów Admina. Ja tak sobie w głowie dzielę ich na... To jest taka moja kategoria, więc pewno możesz kom wyśmiać. Ja dzielę na trzy kategorie, że mamy tak zwane IT cloud, czyli osoby, co odpowiadają za wewnętrzne działanie firmy, czyli tutaj okay. nasze serwery drukarskie, nasze serwery pocztowe. To są ci ludzie, jak u Pani Zosi nie działa komputer i trzeba jej pomóc. Druga kategoria to są właśnie osoby, które zajmują się już, nazwijmy tą strefą biznesową, czyli oni opiekują się tym, że działają nam na produkcji serwery, działają nam te wszystkie rzeczy, które już są na produkcji, po prostu to musi działać. Trzecią mhm. kategorią to są osoby, które właśnie wspierają development i one no, pomagają nam przy tworzeniu zasobów pośrodowiska testowe, pomagają nam i to musi się pewne rzeczy dokonfigurować doradzają, gdy no projekt jest stworzony i trzeba ustalić, co faktycznie, jaki sprzęt potrzebujemy, żeby ten projekt działał. Wiadomo, w mhm. erze chmury to już sprzęt potrzebny jest coraz mniej, ale dalej jeszcze czasami trzeba do, przedyskutować, jaka musi być ta infrastruktura w tym chmurze. I ja to mhm. tak trochę dzielę to na te trzy kategorie, co nie znaczy, że każdemu odpowiada inna osoba, tylko że takie widzę pewne trzy jakby powiedzieć dość niezależne, mimo że powiązane yy, zas yy, zasoby. Mi się uh -huh. najczęściej zdarzało współpracować z osobami, co odpowiadają już za rzeczy na produkcji, bo często jest tak, że jak klient coś zepsuł, to muszę z nimi rozmawiać, jeśli jest odpowiednie kanał Security, że ja nie mam dostępu do produkcji, by wziąć logi i tak dalej. To bardzo często jest z nimi dyskusja na temat tych logów, prośba o pomoc w wyciągnięciu informacji. Także gdy im zależy na to, że jest po prostu jakaś sytuacja wydajnościowa, to często my, testerzy, też powiadamy za działkę testów wydajności, więc wtedy też im się przeprowadza testy wydajnościowe, żeby zobaczyć, jak faktycznie ta nasza infrastruktura działa pod tym wszystkim ciężarem. I tutaj głównie jest ta część komunikacyjna. Z osobami, co wspierają no, zespoły deweloperskie, to teraz już to bardziej robisz tego DevOps, więc to już często deweloperzy sami robią. To przez moje lata no, właśnie miałem dużo takich fajnych wspomnień, bo nawet jak wspominałem, w mojej pierwszej pracy siedziałem z nimi w pokoju, bo w, 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 w miejscu, gdzie siedzieli testerzy już nie było miejsca i że byłem w projekcie, SharePoint głównie był, że deweloperzy głównie klepali moduły do SharePointa, a admini później tym zarządzali, to siedziałem z nimi. I tutaj było dużo właśnie takiej bieżącej współpracy, gdzie faktycznie... Czasami im testowałem skrypty, czasami tutaj po prostu na szybko wystawialiśmy na jednym naszym serwerze testowym różne konfiguracje i tam po prostu ja patrzyłem, jak to się zachowuje, zanim rzucaliśmy to na faktyczne konfiguracje już u klienta produkcyjne. Czasami takie rzeczy bardzo wychodziły, że dochodziło nam, że pewne konfiguracje no, jest, trzeba doprecyzować, zanim pójdą do klienta. Więc to była wtedy tak głównie ta druga para oczu. I tutaj dużo było. Teraz w mojej poprzedniej filmie z której odszedłem, um, ostatnio bawiliśmy się z, to się chyba nazywa BATS. To jest framework do testowania skryptów baszowych. Czyli można pisać w końcu unit testy w baszu, yy, do rzeczy w baszu. I wiem, że jest takie same narzędzie do PowerShell, ale do PowerShell nie pamiętam jak się nazywa. I tutaj też jest już, no, dużo można mieć tej dyskusji na temat właśnie jak te rzeczy napisać, żeby no, po prostu. Te testy automatycznie się testowały w jakimś pipeline'ie na przykład. Znaczy, ja tak z, od strony Admina trochę na to patrząc. Może nie słusznie znowu, ale i nie Admini mnie za chwilę zjedzą a testy. Słusznie, już nie, słusznie, każdy nie. ma swoją perspektywę. <grym> tak, tak to nazwijmy. <grym> to znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę takie działanie, że tester zawsze będzie wynajdywał takie y, sposoby albo takie sytuacje. Y, czy takie, jak to się nazywa fachowo? Będzie się przypierdalał po prostu. Tak, use cases, które spowodują, że na pewno coś nie zadziała, albo coś, co w ogóle nie będzie potrzebne do niczego, a i tak to przetestuje i stwierdzi, że ale tu, kurna, bugów macie od cholery, i te skrypty tam w ogóle. Przecież tu już mówimy o dojrzałości testera. To jest po prostu um, dojrzałość um, i testera, dewelopera, i admina. Zrozumienie postawy pro czyli zrozumienie hmm. tego, co faktycznie jest istotne dla klienta. To, że znaleźliśmy w module 151 łamane na 9 bug, a z tego modułu korzysta jeden, jedyny użytkownik na całym świecie, no to, sorry, wartość tego bugu jest praktycznie zerowana. No, chyba, że mówimy, że to jest security issue i to jest zero day, który pozwoli nam przejąć władzę hmm. na aplikacją. To jest trochę inna kategoria rzeczy. Ale no, tester też musi dawać sobie sprawę, yy, które bugi faktycznie są istotne. Inną dyskusją jest, kto jest tutaj decydentem, czy faktyczny problem, czy to jest faktyczny problem, czy to jest po prostu jakiś wynaleziony problem, bo ja jestem zdania, że ani tester, ani developer, ani admin nie jest osobą decyzyjną, tylko klient. My musimy widzieć, co klient robi i na bazie tego decydować, czy no, te znajdki mają jakieś wartość, czy po prostu no, jest tak, jak ty mówisz. Tester po prostu posiedział i zawsze co znajdzie, bo zawsze będzie coś do znalezienia. <noise> ja nie zapomnę, jak, jak, jak GitLab zrobił, przecież, chyba to był GitLab, zrobił Drop Database y, na produkcji zamiast na środowisku y, 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 jakimś stageowym. To było jakoś 3 lata temu. Y, wydaje mi się, że jest GitLab, ale nie jestem na 100% pewien. I nawet na Twitchu mieli stream z tego, jak próbowali odzyskiwać dane że mieli bardzo fajne sytuacje, że to było tak, ja wtedy niestety pracowałem, więc nie miałem czasu, ale praktycznie na każdej przerwie jakiejś kawowej, obiadowej to siedzieliśmy w kuchni i patrzyliśmy, jak oni te dane odzyskują, bo to było też fascynujące. Ich case study, że tam nie pamiętam do końca powodów tego problemu, ale jednym z największych rzeczy było, że no admin, który to robił, był przemęczony, bo po prostu to był koniec jego zmiany, czy tam już nawet był po zmianie, tylko po prostu musiał te rzeczy dociągnąć jeszcze. I po prostu pomylił terminal. Yy, nie spojrzał poprawnie, który terminal powinien użyć i zrobił dropa na produkcji, który powinien być zrobiony gdzieś na stage'u. I no, jedno z takich i chyba największych wniosków z tego, mówię z głowy więc, było to, że a, a, a terminal produkcyjny będzie miał inny kolor. Że będzie ew ewidentnie się odróżniał od wszystkich innych kolorów żeby na pierwszy rzut był oko było widać, że jesteś na produkcji, a nie musisz gdzieś po rogu patrzeć, czy to jest prot, czy to jest co innego. Okej, okay. o kurde. No to hardcore, ale z drugiej strony, to nie miałem jeszcze takiej sytuacji poza e, gdzieś tam jak w firmie, trzeba było odzyskiwać dane, ale taki live na Twitchu, czy nawet na YouTubie, to tam już palicho ten e, portal, ale. Żeby zobaczyć takiego live'a potężnej firmy, która musi nagle odzyskiwać z backupu produkcję. Pod warunkiem, że ten backup jest solidnie zrobiony, nie? Bo, bo to nie jest tak, że każda firma, nie wiem, co 5 minut sobie backup robi, bo to jest nierealne, więc oni też się liczą z, ze stratami. Ale to by było dość ciekawe. Czy się oni tam mieli um, backup przed iluś godzin? I próbowali też y, odzyskać te zdropowane dane, bo mi się skapnął, zanim je nadpisał, że coś takiego, oh, ale okay. nie pamiętam już detali, więc to no, było na Twitchu ale... jestem prawie pewien, że ktoś to na pewno nagrał i nie zdziwiłbym się, jakby na YouTubie można było to obejrzeć, bo oni chyba to robili łącznie 48 godzin, żeby to wszystko odzyskać. O kurde. Poszukam. Naprawdę poszparam w necie, jak będzie, to to wrzucę wam link w dotatkach do do tego nagrania, bo myślę, że to będzie ciekawy case. Zwłaszcza, że każdy admin powinien pamiętać o tym, że od czasu do czasu trzeba robić testy backupu i przywracać chociażby na o! serwerach testowych. Jeden z pierwszych historii mojego kolegi, jak zaczynał swoją przygodę w testowaniu, um, on był taki póładmin, pół tester, że takie też ciekawe połączenie. I po prostu dali mu: no to wiesz co, młody, um, tam trzeba dodać do tego skryptu, co robi backupy. Trzeba dodać taki nowy serwer. Ten wchodzi na ten skrypt, czyta, czyta. Panowie, a wy w ogóle macie backupy? No kurde, młody, co, co mówisz? Okazuje się, że skrypt miał, praktycznie był gdzieś duży jakiś błąd na początku. Nie pamiętam, co tam było. Albo były po prostu złe ścieżki kompletnie do tego, gdzie ma wysłać dane. Nieważne, nie pamiętam. I no, po prostu okazuje się, że oni wchodzą, patrzą nie ma backupów od jakichś dwóch tygodni jak nie więcej, oni na nie wiedzą jak nie ma backupów, bo po prostu folder jest pusty i i gdyby ten, i gdyby ten właśnie starzysta nie przeszedł i nie po prostu nie, wiesz, miał jaja, żeby powiedzieć że to, że tutaj coś nie działa to by, kurczę, później była przygoda no tak, no bo to jest tak, że admin jak włączy krona, który ciągnie te backupy, może nie crona nie, bo w tej chwili to aplikacje robią za niego, ale włączy w aplikację, że te klony się mają wykonywać nie wiem, załóżmy, strzelam w godzinach nocnych raz, raz dziennie. No to to nie daje mu nie powinno dawać pewności tego, że te backupy faktycznie są, a jeżeli są, to są pełne, a jeżeli są i są pełne, to na pewno zadziała zadziała opcja backupu i przywracania backupu, jeżeli coś się sypnie. I dlatego no, trzeba testować swoje backupy i też procedurę backupową. Tak. Nie? bo to też często jest tak, że w firmach jest jeden albo dwóch adminów. I się okazuje, że jednak ten drugi admin nie ma dostępu kurna do backupów, a to trzeba ja przywrócić te backupy tak. i jest klapa. Widzisz, i to co powiedziałeś nawiązuje do tego, co robiliśmy tego ćwiczenia na początku z tym positiv bias, że mhm. przez to, że to zrobiłeś, jesteś przekonany, że to działa i nie sprawdziłeś, co się stanie, gdy to przestanie działać. Nie Dokładnie. ma tutaj żadnej procedury, która by myślała o tym. Nie mówię, że nie ma, bo no, z czasem te rzeczy się pojawiają. I tak jak to, mhm. co poruszyłeś, że to też jest testowanie, i też jest coś, z czym można pogadać z testerem, żeby pomóc, żeby zrobić no, testy tych sytuacji. Co się stanie, jak coś się zepsuje? Co się stanie, jak Dokładnie. sytuacja się wysypie? A wpuścić takiego na jakieś środowisko i powiedzieć, że masz to zepsuć tak, że ma przestać działać, to prędzej czy później coś wymyśli. To czym są testy eksploracyjne? Bo trochę mnie to zaintrygowało tak. na początku, bo. Ja uwielbiam e, kanały typu Urban Squad i tym podobne, gdzie ludzie chodzą i po prostu przeszukują, e, eksplorują e, różnego rodzaju budynki, zwłaszcza opuszczone. I tu nagraczy tam testy eksploracyjne. Niestety nie jest to aż tak ekscytujące, ale jest dużo rzeczy, które można powiązać. Um, upraszczając, dwie największe dziedziny testowania takiego manualnego to są testy, nazwijmy to skryptowe, gdzie piszemy w test casey, czyli scenariusz, który będziemy przeklikiwać. I tak naprawdę test się sprowadza do tego, że wykonujemy ten scenariusz. To jest dobre, gdy mamy niedoświadczonych testerów, gdy mamy na przykład testerów zewnętrznych i po prostu potrzebujemy konkretne rzeczy sprawdzić. Czy na przykład mamy bardzo ostre audyty, jak na przykład w lotnictwie, w samochodach i tak dalej, to wtedy to się dobrze sprawdza. Ym, niestety przy modelu agile'owym często jest ten problem, bo to test, test case'y potrafią się ze sprintu na sprint prze... stać nieaktualne. I wtedy jest inne podejście, to się nazywa testy eksploracyjne. To jest podejście takie, gdzie my często mamy jakiś punkt wyjścia, jakąś naszą heurystykę, jakąś ideę testową i tak naprawdę w pewnym sensie idziemy na nos. I tutaj w zależności od tego jak, a właśnie to się bierze eksploracja stąd, że na przykład gdy zaczynasz rozpoznawać aplikację i nic o niej nie wiesz, to po prostu musisz eksplorować i się uczyć jak idziesz. Że po prostu poznajesz coraz to nowe rzeczy. Twój model w głowie tej aplikacji robi się teraz dokładniejszy, i na bazie tego modelu, twojego doświadczenia oraz możliwości porównania z innymi podobnymi produktami, tworzysz nowe ścieżki, które można przetestować, które można sprawdzić, które można przejść. Że to jest właśnie testy eksploracyjne, czyli po prostu mniej sformalizowane. To nie znaczy, że one nie są sformalizowane, forma ale nie są aż tak oparte na jakiś tonie dokumentów napisane z przodu. No to, to w ogóle nie. Niestety, niestety nie ma tam nic takiego jakby zwiedzanie jaskiń. Chociaż czasami, jak wejdziesz w niektóre te bugi, to jest później, o Jezu, co to za jaskiń nie znalazłem. Bo jest taka ciekawostka, to się nazywa um, kumulacja defektów, jeśli dobrze pamiętam, że jeśli w jakimś miejscu znalazłeś parę błędów, jest spore prawdopodobieństwo, że znajdziesz tam tych błędów więcej w tej okolicy. Okej, okay, to więc być. Więc, więc, ale nie, to, to, to jest faktycznie, statystycznie poparte rzeczy, że w miejscach, gdzie pojawiają się jakieś defekty, jest duże prawdopodobieństwo, że tam tego jest więcej, że jest taka kumulacja. Jestem ciekaw, hmm. jakby to się przekładało w wypadku właśnie tematów adminów, czy jakiejś kwestii związanej z konfiguracją serwerami, czy tam też by to działała ta zasada w wypadku znajdywania jakichś problemów. Ale kiedyś nadpatrzyłem na to na badania i nikt nie robił badań w tym temacie, więc jest to niezapiekowane. Właśnie też nie żeby ale... ktoś coś takiego miał. Ale... No ciekawe. Czy jak w jednym miejscu spierdzielę coś w konfiguracji? Na pewno będzie tak, że jeżeli coś przełożę to na swój światek admina, czyli wirtualizację, jeżeli coś spierdzielę przy tworzeniu wirtualek, no to potem mogą się sypać pod problemy dużo większe albo dużo mniejsze, ale u na przykład użytkowników, którzy usiądą w labie i nagle się okaże, że połowa osób może się zalogować do, do wirtualek, a połowa już nie. I, I może to być mój błąd, a może to być brak cierpliwości użytkowników. Tak, to, 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 to jest inna bajka. ja sobie to trochę inaczej tłumaczyłem, ale to jest moje tłumaczenie, to nie jest jakieś oficjalne tłumaczenie. Ja zawsze to rozumiałem, mhm. że fakt, że gdzieś jest dużo bugów, wynika z jakichś powodów: że albo gdzieś dokumentacja była niedoprecyzowana, czyli nie wymyśliliśmy wszystkich zależności, albo mhm. jest jakieś miejsce, gdzie po prostu te integracje są o wiele bardziej złożone, lub gdzieś okay. coś, czego się po prostu nie spodziewamy. Albo, i tutaj nie zabicie mnie, moi koledzy programiści, pisał to ktoś, kto jest dość słaby i nie zostało to należycie sprawdzone. No bo też jest ten czynnik ludzki, że ktoś po prostu może odstawać i zadanie go przerosło, i po prostu to doprawia na błędy. Więc w przełożeniu na Twoją wirtualizację, to bym powiedział, że może być taka sytuacja, że po prostu przez to, że były to jakieś nieoczekiwane zależności to mogą się objawić, że no, znaleźć te parę błędów, ale może być tam jeszcze jakieś inne, nie powio... jakieś inne konsekwencje tych zależności, o których nie jesteś świadom. W jakim kierunku powinniśmy budować relacje między testerem i adminem? Bo wielokrotnie już gdzieś tam się w Twoich wypowiedziach rzuciło hasło komunikacji i współpracy między tymi postaciami, czy rolami w, w zespołach, czy w firmach, ale mhm. jak powinniśmy te relacje budować? Że się ja jestem zdania, że komunikacja jest podstawą. No, trzeba być przyjaznym dla siebie, ale warto gadać i po prostu patrzeć, czy można coś zrobić jeden dla drugiego. Że ha, chociażby się przejść na kawę, jeśli admini siedzą gdzieś indziej, Przejść się na kawę. Hej chłopaki, jestem ten i ten w tym dziale. Wchodź, napijmy się kawy, pogadajmy. Ja jestem ogólnie zdania, że zwłaszcza ja bym z IT Crowd trzeba żyć dobrze, bo nigdy nie wiesz, kiedy cię na ten internet w ramach zemsty a poza tym jak żyje się z nimi dobrze też po prostu łatwo pewne rzeczy czasami pozałatwiać i w drugą stronę też jest ja co pada w tym wypadku bardziej support, przez to, że miałem z nimi dobrą komunikację, dobrze działało jak coś, zaczęły się dziać jakieś problemy potrzebowali jakiejś pomocy, żeby szybko się z dzieckiem skomunikować, to przez to, że mieli człowieka po drugiej stronie, byłem w stanie ich tematy pewne przepchnąć czy na przykład jak były tematy gdzie, gdzie admini powinni uczestniczyć w rozmowie na przykład a czasami się zdarza, że nie zostaniecie zaproszeni. No po prostu ktoś nie przemyśli. A przez to, że tutaj jest ta komunikacja, to gdzieś mi się w głowie wtedy prączę to, a czy oni tu nie powinni być? Czy albo nie trzeba byłoby im wysłać jakiegoś sumary, czy na przykład ich na szybko doprosić? To w obie strony działa. Że po prostu trzeba być, komunikować się, budować te jakieś relacje, no przyjacielskie po prostu. I później zastanawiać się, czy możemy jakoś sobie nawzajem pomóc. Co ja mogę Wam dać, co Wy możecie mi dać. Ja osobiście uważam, że jest dużo niedocenianej pracy po stronie adminów, bo nie jesteście widoczni z perspektywy developmentu, że jesteście bardzo przezroczyści i tak naprawdę dopóki się gdzieś bliżej nie podejdzie i faktycznie nie zobaczy, co robicie, to to jest po prostu, widzi się tylko ten wierzchołek góry rodowej, widzi się tego admina, który odpisuje na ticket po dwóch tygodniach, a nie widzi się tego, że on ma 90 tysięcy tasków na już i jeszcze palący się serwer i po prostu nie ma czasu na to. I tutaj właśnie, Um, ja bardzo lubię pod tym względem, właśnie wracamy do DevOpsa. Mi się bardzo podobało ta książka DevOps, że była napisana z perspektywy szefa operations. Moim zdaniem to dużo pokazuje, jak faktycznie działa operations, co się dzieje po stronie operations i to, jak czasami zmiana deweloperska, która zostaje słabo przetestowana, coś nie zostaje złapana na testach, ma wpływ na życie admina, no bo. Developer już zrobił jakąś zmianę, testerium przepuścił, ale to admin będzie siedział później w nocy, naprawiając serwer, który się wysypał po tym, że kod miał jakiś memory leak i po prostu ubił maszynkę. Ale czy to też nie jest tak, że. No właśnie, bo to wyszło trochę w naszej rozmowie. Jak, jak się cofniecie niektórzy, którzy źle słuchają, to, to w rozmowie gdzieś to tam wychodziło. Że czasami jest tak, że my nie potrafimy się po prostu dogadać przy najprostszych rzeczach. Nie? Że jest ten, ten szum komunikacyjny, który przy najprostszych rzeczach nas rozwala. No i potem właśnie tak jest, e, bo ci testerzy czy programiści to tylko kurna coś, co chwilę marudzą, coś im nie pasuje, coś wymyślają, a tu nowe, nowe serwery chcą, a jeszcze tamtego nie wykorzystali nawet w 20%. I, I my nie widzimy ich perspektywy, bo oni by na przykład chcieli te serwery zupełnie do czegoś innego, albo chcą zweryfikować tą aplikację w inny sposób, a my od razu bierzemy to, ale kurna, no nie zużywacie tutaj zasobów, a tutaj chcecie kolejne, no weźcie się. Tak, zwłaszcza, że w testowaniu nie chcę urodzić na moich pobratymców, ale bardzo często jest to, <laughs> że zwłaszcza w testowaniu manualnych osób, które nie wychodzą z środowiska technicznego, System, który jest testowany, jest traktowany jako czarna magia, że bardziej są odprowadzone na nich rytuały i oni nie potrafią często uzasadnić technicznie, w czym jest problem. To jest czasami się zdarza i bo ja na przykład, ja parę razy miałem tak, że potrzebowałem osobny serwer na zasadzie takiej, ja muszę mieć kompletną separację danych, kompletną separację maszyn, żeby móc te mhm. rzeczy faktycznie porównać. No, tutaj Jasne. możemy gadać. To już rozumiesz, dlaczego potrzebuję drugą maszynę. A jakbym ci powiedział... No, bo mi się wydaje, że, że, to, że to po prostu będzie najlepsze rozwiązanie. No, to już no, spadaj na drzewo, kurde. Te zasoby są gdzieś indziej potrzebne. Wiadomo, może bardziej delikatnie, ale coś takiego. Ale mi się wydaje, że po prostu no, trzeba się komunikować. Ja uważam, że czasami warto się przejść. Coś to chyba Toyota robi. Mogę mylić firmę. Że po prostu osoba musi przejść przez parę różnych stanowisk, zobaczyć, co oni robią, żeby zrozumieć ten drugi punkt widzenia. Ja bardzo lubię, jak nasz produkt ma się do czynienia z ludźmi, którzy faktycznie go używają. Jak się trzeba wczuć w jego rolę i widzieć, jak rzeczy, które my przepuścimy, jakie mają konsekwencje. Pracowałem kiedyś w firmie, która robiła sprzęt. Mieli oprogramowanie, które kierowało ludźmi na sklepie, jak mają wystawiać produkty. I widzieliśmy, że jeśli coś my tutaj zjebaliśmy, no zepsuliśmy, to konsekwencja jest taka, że tyle ludzi nagle musi siedzieć po godzinach, bo po prostu gdzieś po produkty były źle zrobione i muszą to teraz naprawiać. A my jesteśmy od tego tak odsreparowani, że tego nie czujemy. Tak samo w momencie, do tego mi się bardzo podoba DevOps, bo my jesteśmy też za to odpowiedzialni. W momencie, kiedy tester, developer poszedł spać, a ty musisz naprawiać serwer, no to buduje po prostu pewną wrogość, no bo my zepsuliśmy a ty czujesz tego konsekwencje, a my najwyżej poza jakąś pogadanką na temat, że to było niefajne, nie odczuwamy tego konsekwencji. I to jest właśnie niefajne, buduje te, właśnie te animozje. A jednak spotkanie się razem, po prostu zobaczenie, zobaczcie, jak jest to z mojej perspektywy konsekwencja. Zobaczcie, że jak zrobicie to, tutaj nadłożycie odrobinę drogi, to jest dla mnie tyle zoszczędzonej czasu, a podrabnia, podrapie ciebie, to jest o wiele łatwiej. Ale no, ktoś z tej strony musi po prostu zacząć gadać. I, Sorry za taki shameless plug, ale po części dlatego powstało IT Morning, bo próbuję właśnie otworzyć te... IT może się bardzo otwiera na to, żeby różne działy coraz bardziej ze sobą gadały. Żeby widziały swoje własne perspektywy, mieli spojrzenia, żeby po prostu czuli trochę, że co się dzieje poza ich działką. Dość ciekawe podsumowanie tego wszystkiego, tak naprawdę. To, to, to mi przyszło od razu na myśl do głowy. I... Bo to jest też tak, że jakbyśmy tu posadzili innego admina albo innego testera, to te spojrzenie też by było inne, więc to też, też musimy wziąć pod uwagę, no właśnie, że, że każdy ma prawo widzieć to inaczej, inaczej ma prawo to oceniać i za chwilę do tego wrócę, podsumowując odcinek. Ale zanim kończąc niestety tą rozmowę, jakbyś jeszcze ludziom tam puścił info, gdzie mają cię szukać, jak cię znaleźć i tak. dlaczego nie mają do ciebie pisać. W się sensie, możecie do mnie pisać, ja akurat jak mam czas chętnie odpisuję, bo zawsze fajnie usłyszeć feedback, zawsze fajnie porozmawiać o jakichś ideach, więc jestem na LinkedInie pod moim imieniem, nazwiskiem czyli Maciej Wrodek jest także IT Morning jako firma na LinkedInie, to jest dziwne, że trzeba założyć firmę, żeby zrobić takie rzeczy, na Twitterze jestem jako Maciej Wrodek tam moja aktywność jest sporadyczna. Na YouTube jest to IT Morning, ale jak będziecie googlować Maciej Wyrodek, to też to znajdziecie. Na Facebooku jestem jako Maciej Wyrodek Blog. Będę zmieniał nazwę na IT Morning Maciej Wyrodek, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. E, czy jeszcze jestem w jakichś mediach? Na GitHubie jestem jako M Wyrodek. O! To się może przydać programistom i testerom. Może jesteś. Okej, okay. czyli tam szukać Macieja, tam go dopytywać. Tam zdobywać informacje o tym, co się dzieje na waszym poletku. Jeżeli słuchają mnie jacyś testerzy albo programiści, to dajcie znać w komentarzach. Miło będzie usłyszeć, to nie będę tyle narzekał na was. Nie, nie narzeka, że za bardzo przyznam się szczerze. Staram się wycinać. Okej, okay, no to chyba, że tak. Nie, to już żartowałem sobie teraz. I to, co mówiłem. Nie da się w 100% ocenić ani naszej wizji adminów, ani wizji testerów, bo Ludzie są różni, stanowiska są różne, miejsca, w których i osoby, z którymi musimy pracować, też mogą zupełnie inaczej tą perspektywę budować, więc musicie wziąć na poprawkę to, że to my rozmawialiśmy. To my wymieniliśmy nasze spostrzeżenia, to macie przedstawiał wizję testerów, DevOpsów i programistów. Ja przedstawiałem wizję adminów, tą, którą znam ze swojego poletka i którą poznałem od osób, z którymi rozmawiam. Ale zachęcam Was do tego, żebyście też od czasu do czasu coś tam w komentarzach wpuścili, żebyśmy widzieli właśnie, jaki jest feedback tego, co wy sądzicie na temat testerów, adminów i tej współpracy, jeżeli taka u was jest i może jest właśnie zupełnie inna. Bardzo Ci dziękuję, Macieju. Ja też dziękuję, za że nie <noise> Też chcę Ci podziękować za to, że, że napisałeś do mnie i zapytałeś o to, czy, czy moglibyśmy porozmawiać, bo to było dla mnie też takim wyróżnieniem, że o kurczę. Jest ktoś, kto ma więcej followersów niż ja na YouTubie i chce ze mną porozmawiać. Ale to różnica jest ile? Parę osób. No nie, na YouTube jest różnica duża. Tak. To jest tak, że, że podcastów jednak ludzie słuchają więcej w aplikacjach typu Spotify, Apple Podcasts i tym podobne niż na YouTubie. Tak. I Stąd... masz tylko liczbę downloadów do pobrań, do zerknięcia. Dokładnie. Dokładnie tak. tak. Także śmiało piszcie, żebyśmy wiedzieli, kto tam jest i, i co o tym sądzicie. Jeszcze raz e, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Was zachęcam do zerknięcia na notatki, które będą na e, stronie podcastu, czyli chwila dla admina.pl. Zapraszam też do subskrybowania kanału, zarówno w aplikacjach, do słuchania e, podcastów, do komentowania w tych aplikacjach, do subskrypcji na YouTube, jeżeli tam wolicie jednak słuchać tych odcinków albo traficie do mnie e, na kanał YouTubeowy przez e, jakieś inne kanały na przykład IT Morning, bo już dwa razy tam się pojawiłem. Maciej Wyrodek mnie tu zareklamował, że tak to nazwijmy. Dobry content trzeba promować. I naprawdę odcinek tak. 17 z Panią Barbarą to był najlepszy content, jaki chyba słuchałem w tym roku. O, bardzo miło. Bardzo się cieszę. Przekażę Pasi taką informację. I zapraszam też Was wyjątkowo w tym odcinku. Wspomnę o tym, ponieważ powstał e jak to nazwać. Utworzyłem konto na Patronite dla autorów, gdzie możecie już taką kwotą wysoką, jak 6 zł wesprzeć działania podcastu po to, żeby mógł się rozwijać, po to, żeby też podnosić jakość tego podcastu, ale też żebyście Wy jako komunity tego podcastu mogli bardziej się zaangażować w działania i to, co się tutaj dzieje. Także będzie też link. To tak podrzucam tylko informacyjnie dla chętnych, gdybyście chcieli posłuchać. I słyszymy się już za kolejne dwa tygodnie. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć. Pa. pa.